Natomiast prezentacja moja dotyczy czegoś zupełnie innego, dotyczy tego, czym się zajmuję zawodowo. Czyli przywództwa. Gdybyśmy weszli do dowolnej, większej księgarni, to tam jest dział biznesowy. W dziale biznesowym napotkamy coraz to nowe książki o przywództwie. Przywództwie, leadershipie, o zarządzaniu, ludzie się tym po prostu interesują. Ale z drugiej strony, kiedy przeczytamy sobie gazety, obejrzymy sobie różne media, to tam będzie mowa o kryzysie autorytetu, o tym, że światu potrzeba liderów. No skąd ci liderzy mają się brać? Być może z tej sali. Ale zwróćmy uwagę, im więcej mówimy o kryzysie autorytetu, tym bardziej wodzowskie tytuły w ogłoszeniach o pracę. Już w tej chwili nie ma sekretarek, to są kierownicy sekretariatu, już nie ma kadrowych, to są HR menadżerowie. Nikt nikomu nie podlega, ale jest menadżerem. Sam miałem tak w pierwszej pracy. Czyli wydawałoby się, mamy wielu wodzów, tylko nam brakuje Indian. Ale czy to jest prawda do końca, że mamy tych wodzów, tylko nam brakuje Indian? Myślę, że czas takich wodzów już się trochę skończył, dlatego że żeby zrobić jedną, podjąć jedną decyzję w wielu firmach, potrzeba mieć 5 spotkań, bo nikt nie chce podjąć jednej decyzji. A zatem teoretycznie mamy wielu liderów, ale tak naprawdę nie mamy ludzi, którzy chcą brać odpowiedzialność. Co można z tym zrobić? Zawsze daję ten przykład na swoich szkoleniach. Żeby taki żaglowiec wypłynął w rejs, cały zespół jest potrzebny. Kim chciałbyś być w zespole, gdyby twoje życie porównać do żaglowca? No niektórzy powiedzą kapitanem, inni powiedzą, ja chciałbym ostrzegać na bocianim gnieździe, jeszcze inni powiedzą, ja chciałbym tam pracować przy liniach. A ja myślę, że prawdziwy lider jest wszystkim po trochu, ale przede wszystkim jest konstruktorem tego statku. Bo kapitana za każdym razem można wymienić, a konstruktor to jest ten, który zna każdy detal. Teraz pytanie do ciebie. Czy chcesz być tylko komentatorem, patrzeć gdzieś z tyłu i krytykować? Czy chcesz być człowiekiem, który konstruuje swoje życie, konstruuje swoją pracę, wpływa na nią aktywnie? I teraz każdy z nas tutaj może zaobserwować kilku liderów. W całym Olsztynie, jak słyszeliśmy, dzisiaj w nocy położy się spać 200 tysięcy ludzi. Spośród tych 200 tysięcy ludzi 7 zaprezentowało nam Peczak. To wszyscy mogli, ale tylko 7 osób się zdecydowało. I to są liderzy. To jest lider, który ma odwagę podjąć jakąś decyzję. Zapraszamy na następną Peczakczę, ale nie tylko, ponieważ lider, oprócz tego, to jest zdjęcie z mojej poprzedniej firmy, lider ma wizję. O ile menadżer to jest człowiek, który ma grafik i patrzy, czy system jest sprawny dzisiaj, o tyle lider zadaje sobie pytanie, kim chce być, co chce robić za 10 lat, za 20 lat. Czy ty sobie zadajesz takie pytanie? Kim chce być, gdzie chce być za 20 lat? To jest zachowanie lidera. I teraz na kim się wzorować? Statystycznie każdy z nas, kto skończył 21 lat, zna co najmniej kilkaset osób. Tak obliczyli statystycy. Wśród tych osób masz takie osoby, które dołują i takie osoby, które cię pociągają do góry. Ja chcę pokazać 3 przykłady osób, które mnie osobiście zainspirowały. Miałem zaszczyt je poznać osobiście. Dla mnie są przykładami liderów. Pierwsza osoba, ta dziewczyna, to Kinga Baranowska, najlepsza w tej chwili polska himalajska, niektórzy mówią najpiękniejsza polska himalajska. Ona mieszka w Wejherowie, stamtąd jest w góry dalej niż z Olsztyna, ale postanowiła, marzyła o górach, o wielkich górach, o Himalajach. Kiedy miała 28 lat, dopiła swego, wyjechała w Himalaje, ale postawiła sobie cel, miała wizję. Zdobędzie koronę Himalajów, czyli 14 najwyższych szczytów Ziemi. Zdobyła w tej chwili 8 i pnie do góry. To jest Kanchenjunga. Tam zginęła Wanda Rutkiewicz, jeżeli pamiętacie. Kinga tam weszła i zadedykowała to swoje wejście właśnie Wandzie Rutkiewicz, która zginęła na tej górze, kiedy Kinga była nastolatką. Bo co ją napędzało? Napędzała ją pasja. Ja wielu ludzi z pasją napotkałem w harcerstwie. Tam zdobywałem swoje pierwsze szlify i trenerskie, i liderskie. Ale i napotkałem ludzi, od których mogę się uczyć, którzy... Niektórzy mówią pozytywnie zakręceni, ja nie lubię tego określenia, ponieważ to nie chodzi o zakręcenie, to chodzi o wizję i o to, co chcę zrobić. Był człowiek, któremu żal było dzieci. Żal było chorych dzieci, został lekarzem, ale temu nie wystarczało, postanowił wystąpić do zakonu, został księdzem. Lucjan Szczepaniak, który jest ten po prawej stronie, założył harcerstwo w potwornie trudnym oddziale onkologii dziecięcej w Prokocimiu. Tam dzieci średnio żyją po kilka miesięcy. On założył dla nich harcerstwo, dostał za to Orden Uśmiechu, ale lider nie pracuje tylko dla orderu. Ponieważ wydaje mi się, że wiele osób zachowuje się jak taka modelka na wybiegu. Jak dostają ciekawą propozycję, na przykład pracy czy wyjazdu, to natychmiast przeszukują fora internetowe, co ludzie o tym sądzą, zapytają znajomych. Jak znajomi wyśmieją, to ogon pod siebie i tego nie robią. Jeżeli szukasz akceptacji, jeżeli szukasz zgody na twoje życie, to nigdy liderem nie zostaniesz. Ty szukaj bardziej wsparcia niż poparcia. I przykładem tego jest trzecia osoba, o której chcę opowiedzieć, Janek Brykczyński. Jan Brykczyński to jest jeden z liderów firmy Monavi, jednego z najsilniej rozwijających się networków w Polsce. Janek 2 lata temu od zera wstąpił do firmy z konkurencji, przeszedł i tam powiedzieli, nie uda ci się, głupotę robisz, zostań tutaj, tu jest bezpiecznie. On tam poszedł, w tej chwili jest liderem i on ma takie powiedzenie, jeżeli chcesz coś zmienić w swoim życiu, to musisz coś zmienić w swoim życiu. Bo wiele osób zachowuje się jak ten chomik.
Chcę mieć lepszą pracę, nie chcę mieć głupiego szefa, chcę podróżować, tylko nawet nie sprawdzą, ile kosztuje bilet. Więc jeżeli chcesz coś zmienić w swoim życiu, to zmień coś w swoim życiu. Nie zachowuj się jak ten chomik, który cały czas jest w kołowrotku. I teraz dlaczego ja o tym opowiadam, dlaczego o tych trzech osobach opowiadam? Bo one nie są z amerykańskich podręczników motywacyjnych, to są osoby z krwi i kości. Cholernie trudno jest patrzeć na śmierć dzieci, cholernie trudno jest zbierać pieniądze na swoje wyprawy, cholernie trudno jest usłyszeć nie, 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 nie wstąpię do twojego biznesu, nie zajmę się tym, co ty. Ale oni się tym nie zniechęcają, ponieważ oni mają wizję, oni wiedzą, co chcą zrealizować. I teraz uwaga, czy ty chcesz to zrealizować, czy tylko udajesz? To jest zdjęcie z organizacji, wydawałoby się, wodzowskiej, US Marines. Jeden robi, inni trochę, a jeden udaje. Teraz jak ty skaczesz do góry? Jak ten pierwszy, czy jak ten ostatni? To jest pytanie do ciebie, jako do lidera, bo to jest trochę tak jak z postanowieniami noworocznymi. Za 52 dni każdy z nas będzie miał jakieś postanowienie noworoczne. Rzucę palenie, skłubny, wyjadę tam gdzieś jakąś daleką podróż. Tylko potem przychodzi 2 stycznia i jest praktyczny test twoich postanowień. Kto naprawdę zacznie coś robić w tym kierunku. I to jest też zdolność lidera. Nie tylko planować, ale i coś zrobić. I prawie ostatnie zdjęcie, tam na górze jest moja córka, trochę młodsza niż w tej chwili. I bała się wejść na tego pająka z lin. Ale płakała, nie chciała, w końcu weszła tam na samą górę, zjechała i ja słucham, a potem ona do najmłodszego dziecka mówi: dobrze kombinujesz, dasz radę. To jest droga lidera. Zacznij, nigdy się nie poddawaj, a potem ciągnij ze sobą innych, ucz innych i to jest dopiero lider. Na to tytułowe pytanie, czy ty możesz być prawdziwym liderem? Ja nie wiem, ale możemy się tylko w jeden sposób o tym przekonać. Wiesz jak? Rusz tyłek. I wtedy, jeżeli coś zrobisz, to spotykamy się na następnej peczarce. A jak chcesz, to ja ci bardzo chętnie pomogę.